Wysoka inflacja, która przełożyła się na ogromny wzrost cen towarów i usług, sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się, jak oszczędzać pieniądze w 2022 roku. W tym materiale pokażę Wam, jak już dziś możecie zacząć redukować swoje wydatki i akumulować kapitał. Pokażę Wam kilka ciekawych pomysłów na to, jak oszczędzać pieniądze, dzięki którym oszczędzicie co najmniej 1000 zł. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. 2022 rok rozpoczął się niestety niezbyt dobrze. Wysoka inflacja, zamieszanie spowodowane wprowadzeniem nowego ładu, a także sukcesywne podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej sprawiają, że coraz więcej osób pochyla się nad swoim budżetem domowym. Wzrost wydatków, któremu nie towarzyszył adekwatny wzrost dochodów, sprawia, że każdy zastanawia się, gdzie można znaleźć dodatkowe pieniądze. Okazuje się, że wystarczy tylko zatrzymać się na chwilę i zastanowić, aby móc w znaczący sposób obniżyć nasze wydatki. Przejdźmy więc do samego zestawienia i zobaczmy, jak możecie oszczędzać Wasze pieniądze. Pierwszym miejscem, w którym warto szukać oszczędności, jest paradoksalnie bank. To ta instytucja w ostatnich miesiącach stała się dla wielu osób sporym obciążeniem. Rosnące wydatki spowodowane wzrostem rat spłacanych kredytów hipotecznych i innych zobowiązań sprawiają, że w banku zostawiamy coraz większą część naszej wypłaty. Warto więc zastanowić się, jak możemy zoptymalizować ten właśnie segment. Oczywiście najlepszym wyjściem jest nadpłata naszych zobowiązań tak, aby były one jak najmniejsze. Im mniej mamy do spłacenia, tym mniejsze nasze odsetki i ogólny koszt spłaty kredytu. Dlatego też, jeżeli macie wolne środki, to sugeruję Wam jak największą ich część włożyć w nadpłatę kredytu, ponieważ nic nie wskazuje na to, aby stopy procentowe miały się obniżać, a wręcz przeciwnie. Coraz częściej mówi się o dobiciu do 4, nawet 5%, więc im szybciej spłacicie Wasze zobowiązania, tym lepiej dla Was. Niestety mało osób jest w tak komfortowej sytuacji, aby nadpłacać kredyt. Możecie jednak zacząć ściślej kontrolować Wasze wydatki. Proponuję Wam ograniczenie dziennej kwoty Waszych wydatków z karty do np. 100 czy też 200 zł. Dzięki temu, kiedy następnym razem będziecie przechodzić obok sklepu z obuwiem i zobaczycie nieziemskie sztyplety z włoskiej skórki w mega okazyjnej cenie, przecenione z 599 na 299 zł, nie zapłacicie za nie, chyba że pobiegniecie po gotówkę. W międzyczasie może się jednak okazać, że przemyśleliście sprawę i stwierdzacie, że trzecia para sztybletów w Waszej szafie może nie jest najlepszym rozwiązaniem i na Waszym koncie pozostanie tym samym więcej pieniędzy. Tak właśnie dochodzimy do drugiego aspektu oszczędzania, jakim jest kontrola wydatków. Czy wiesz, ile wydajesz pieniędzy na rachunki, jedzenie, przyjemności? Czy w ogóle to kontrolujesz? Czy wiesz, ile wydajesz w skali miesiąca i na co idzie najwięcej Twoich zarobionych w pocie czoła pieniędzy? A może masz subskrypcję Netflixa lub 100 kanałów w telewizji, a i tak nie masz czasu na ich oglądanie? Może zbyt często jadasz na mieście? Może za dużo wydajesz na słodycze lub hobby, które jest wszak Twoją pasją, ale nie przynosi na razie żadnych zysków, a wręcz przeciwnie, generuje straty? Czy trzeci samochód jest absolutnie niezbędny do życia? Musicie nauczyć się kontrolować wydatki. Tak samo jak w przypadku włoskich sztybletów, tak samo i w każdym innym aspekcie musicie na spokojnie ocenić, na co idą Wasze pieniądze i czy dana rzecz jest nam naprawdę potrzebna. Nie wiedząc, na co wydajemy nasze pieniądze, nie wiemy, gdzie szukać oszczędności. Musicie więc zacząć uważnie obserwować to, co dzieje się wokół Was. Nie mówię, aby rejestrować każdy wydatek, nawet ten najmniejszy, ale na przykład wszystkie wydatki powyżej 50 zł to jest już dobry pomysł na zbadanie, w którym kierunku dryfujemy. Trzecim sposobem na to, jak oszczędzać pieniądze w 2022 roku, jest zaradność. Kiedy wiemy już, na co wydajemy nasze pieniądze, warto zastanowić się nad tym, czy istnieje możliwość obniżenia kosztów, które ponosimy poprzez zrobienie czegoś samemu. Dam teraz kilka przykładów. Jeżeli uwielbiacie jeść na mieście, może warto nauczyć się gotować i zacząć przyrządzać posiłki samemu w domu. Jeżeli przygotowujecie się do niewielkiego remontu mieszkania,
Może warto odpalić YouTube'a i zobaczyć, czy szpachlowanie i malowanie jest aż tak trudne, aby nie zrobić tego samemu? W przypadku, kiedy na przykład chcecie nauczyć się gry na jakimś instrumencie, może warto najpierw poszukać w sieci darmowych kursów, niż od razu płacić za każdą lekcję gry. Przykładów tego typu mogą być setki. Ja na przykład, zamiast kupować moim dzieciakom gotowy drewniany domek na drzewie, zbudowałem go sam, zaoszczędzając lekko 2000 zł. Najlepszym w tym wszystkim jest to, że zaradność sprawia, że jesteśmy sami z siebie dumni. Pomyślcie, jak czulibyście się, kiedy wasi znajomi pochwaliliby was za ugotowanie jakiejś potrawy, czy też remont mieszkania, tudzież czegoś innego. Każdy z nas czułby wielką dumę i radość z tego, co udało mu się dokonać, a to jest chyba bezcenne. Dlatego zastanówcie się, co jesteście w stanie zrobić sami, bo to procentuje. Tutaj oczywiście dam wam kolejny przykład. Kiedyś przy tworzeniu różnych projektów musiałem zatrudniać osoby, które tworzyły dla mnie strony internetowe i płaciłem im spore pieniądze za ich pracę. Stwierdziłem jednak, że przecież nie może być to aż tak trudne i powoli zacząłem się uczyć, by po kilku miesiącach nauczyć się samemu tworzyć strony, jakich potrzebuję, nie wydając przy tym ogromnych pieniędzy. Wy zróbcie tak samo. Dzięki waszej zaradności zaoszczędzicie wy i wasi bliscy. A dodatkowo po czasie może okazać się, że wasze nowe umiejętności mogą przynieść wam dodatkowe pieniądze. Wracając do przykładów. Możecie piec znajomym ciasta, malować w ich domach czy też mieszkaniach, czy tak jak ja tworzyć strony internetowe. Wszystko to oczywiście za pieniądze, dlatego tak gorąco zachęcam was do rozwoju w tym właśnie segmencie. Kolejnym pomysłem na to, jak zacząć oszczędzać pieniądze, jest transport. Wspomniałem już wcześniej o pozbyciu się trzeciego samochodu, ale to dopiero początek. Ceny paliw są naprawdę wysokie, a kiedy skończy się okres trwania tarczy antyinflacyjnej, będzie jeszcze drożej, dlatego warto popatrzeć również na ten aspekt naszego życia. Do pracy możecie dojeżdżać nie tylko samochodem. Rower, komunikacja miejska, dojazd z kolegami z pracy, wszystko to jest znakomitymi pomysłami na zaoszczędzenie ogromnych kwot w skali miesiąca czy też roku. Ponadto zastanówcie się nad zmianą samochodu na bardziej ekonomiczny. 8-litrowy benzyniak może i ma super przyspieszenie i jest postrachem okolicznej drogówki, ale nie jest on najlepszym samochodem do dojeżdżania do pracy. Zwłaszcza, że mandaty poszły ostatnio dość mocno do góry. Mniejsze auto to mniejsze spalanie i mniejszy koszt dojazdu. Jeżeli jednak nie chcecie rozstawać się z waszym dotychczasowym samochodem, to może warto pomyśleć o założeniu instalacji gazowej. Na pewno zwróci się ona w przeciągu kilkunastu miesięcy od jej zainstalowania, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Bardzo ważnym aspektem eksploatacji samochodu jest również jego ubezpieczenie. Zaplanujcie do przodu ten wydatek i już kilka miesięcy wcześniej rozglądnijcie się za ubezpieczeniem. Ponadto możecie skorzystać z porównywarki OC i zobaczyć, czy czasami nie lepiej dokonać zakupu ubezpieczenia przez internet niż tradycyjnie u agenta. Pod tym wideo zostawiłem wam link do jednej z takich porównywarek, abyście mogli sobie zobaczyć, ile zaoszczędzicie na OC waszego samochodu. Piątym pomysłem na to, jak oszczędzać pieniądze, jest nasz dom. To miejsce, gdzie spędzamy najwięcej czasu, poza pracą oczywiście. Mamy więc tutaj spore pole do popisu i myślę, że warto również i tutaj poszukać oszczędności. Odsprzedaż szybkiego internetu sąsiadom, wymiana żarówek na LED-owe czy odpowiednie ogrzewanie domu potrafią zaoszczędzić nam prawdziwe krocie w skali roku. Tak naprawdę wystarczy tylko trochę się rozejrzeć i zastanowić, aby dojść często do spektakularnych wniosków. Wiele osób, kiedy stanie i zastanowi się nad swoim lokum, dochodzi do wniosku, że jest ono najzwyczajniej w świecie za duże. Po wyprowadzce dzieci na swoje, duży dom przestaje być już tak niezbędny i wiele osób zaczyna szukać mniejszego mieszkania, które z automatu będzie znacznie tańsze w użytkowaniu. Dlatego również i tutaj warto zatrzymać się i zastanowić, co możemy zrobić w swoim domu. Podsumowując, istnieje wiele sposobów na oszczędzanie, a inflacja i wzrost cen skłaniają wiele osób do zaciskania pasa. Kontrolując wydatki, zaczynamy dostrzegać, gdzie nasze pieniądze się rozchodzą. Najwięcej oszczędności znajdziemy w banku, transporcie, wykonywaniu usług samemu i w naszym domu. Mam nadzieję, że to wideo dało wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych, jak również obejrzenia innych moich materiałów o podobnej tematyce. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.